Bardzo jest mi miło, że jestem w ogóle zaszczycony, że mogę mój skromny wykład, właściwie nie wykład, ale raczej opowieść, bo wykład to jest jakaś forma naukowa. Ja po pierwsze nie jestem naukowcem, nie pretenduję, żeby być naukowcem, jestem zwykłym obserwatorem przyrody i chciałbym Państwu powiedzieć o miejscu, dlatego tym bardziej jestem zaszczycony, że jestem na Festiwalu Nauki i w takim miejscu jak Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałbym Państwu opowiedzieć o miejscu, które kocham, w którym mieszkam, właściwie żyję, o miejscu, które jest niezwykłe w skali, ja powiedziałbym nawet światowej, bo Puszcza Białowieska jest ostatnim tak dobrze zachowanym kawałkiem nizinnego lasu strefy umiarkowanej i to jakby te dwa elementy, nizinny las strefy umiarkowanej tutaj są bardzo, bardzo ważne, ponieważ my mamy całkiem dużo nieźle zachowanych lasów naturalnych w górach, w niedostępnych klimatycznie terenach, albo bardzo gorących, albo bardzo zimnych, takich jak Syberia, tam gdzie dostępu do lasu na przykład bronią malaryczne komary. Natomiast nizinne lasy strefy umiarkowanej, czyli o dość łagodnym klimacie, na nizinach to były pierwsze lasy, które ulegały przekształceniu zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej. I Puszcza Białowieska jest największym, tak dobrze zachowanym kawałkiem, oczywiście poranionym, poprzekształcanym w wielu miejscach przez człowieka, który się uchował, powiedziałbym, trochę dzięki mądrym decyzjom politycznym, trochę dzięki wyjątkowemu szczęściu do naszych czasów. I to jest, nam się trafił skarb, którego nie mają, zgasimy światło? Może zgaśmy to. O, tak, super. Więc gdy się wchodzi do tego lasu, to od razu czuć niezwykłą atmosferę. Tu macie Państwo taki kawałek podmokły, zwany olsem, zdominowany przez olszę czarną. Oczywiście najbardziej charakterystyczne w puszczy to jest to, że mamy w puszczy i wielkie drzewa i wielkie zwierzęta. Wielkie zwierzęta, mam na myśli żubra, to było miejsce, w którym jedno z dwóch miejsc na świecie, poza Kaukazem, gdzie ten gatunek bardzo, bardzo długo przetrwał, właściwie do I wojny światowej. Na Kaukazie on przetrwał do 1921 roku. Więc powrócił do puszczy, na Kaukaz nie powrócił. Dzisiaj te żubry, pomimo tego, że oczywiście są dokarmiane, są pod specjalną kuratelą naukowców i Parku Narodowego, one po kilkudziesięciu latach, po powrocie do natury, jednak się bardzo udziczyły. Ten gatunek jest naprawdę takim gatunkiem dość dzikim, więc mogę powiedzieć, że duże drzewa i duże zwierzęta to jest pierwszy symbol, który kojarzy się z Puszczą Białowieską, chociaż tak naprawdę też żubr jest takim zwierzęciem, który bardzo lubi i bardzo potrzebuje terenów otwartych. To jednak, tutaj widzicie samice, krowy, to jednak, aby na przykład rodzić, wchodzą jednak do puszczy i ta puszcza pozwoliła im przetrwać i dzięki nim ta puszcza przetrwała do naszych czasów. Kolejnym bardzo charakterystyczną rzeczą dla Puszczy Białowieskiej jest to, że mamy tam naprawdę olbrzymie, a dokładnie nie tyle olbrzymie, co bardzo wysokie drzewa. Te drzewa, dęby mają ponad 40 metrów wysokości. W Puszczy Białowieskiej mamy najwyższe drzewo w Polsce, dokładnie w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. To jest świerk, który ma 52 metry wysokości. Moim zdaniem te jakby pomnikowe, niesamowite rozmiary tych drzew, to jest gigantyczne skupisko tak dużych okazów, przede wszystkim tak wysokich okazów, to jest wynik tego, że bardziej tutaj działały siły natury niż gospodarka leśna. Kolejną charakterystyczną rzeczą dla mnie, dlatego taką, która uderza przeciętnego zjadacza chleba, który trafia do Puszczy Białowieskiej, jest to, że w głębi tego, że w tym lesie mamy gatunki drzew, które nam się z lasem nie kojarzą. Albo jest ich bardzo dużo, albo są jeszcze przy okazji przybierają bardzo dziwne formy. Chociażby grab. Graby są pospolitym gatunkiem w Puszczy Białowieskiej, niezwykle ważnym dla tego lasu.
Niektórzy naukowcy związani bardziej z Wydziałem Leśnym SGGW ukuli taką tezę, że puszcza grabieje i że to jest bardzo źle. Ja uważam, że nie ma absolutnie nic złego w grabie, poza tym, że trudno z niego deski zrobić. Grab dostarcza nasion dla wielu ptaków, takich jak grubodzioby, takich jak dzięcioł duży. Grab jest też niezwykłym miejscem życia dla wielu dziuplaków, takich, które unikają dzięciołów, o tym powiem jeszcze za chwilę. Więc grab, powszechność tego gatunku w Puszczy Białowieskiej jest takim charakterystyczną cechą. Graby też są po prostu piękne, tak? One przybierają niezwykłe, takie bajkowe wręcz formy. I dla mnie, jako dla człowieka, który, tak jak powiedziałem, nie jest naukowcem, ale jest człowiekiem, który opisuje przyrodę, jest to też bardzo, bardzo ważna cecha. No ale mamy drzewa, które absolutnie Państwu się nie kojarzą z lasem, na przykład lipy. To jest taka typowa białowieska lipa z odrostami. One też są smukłe i wysokie, sięgają prawie 40 metrów wysokości, przez co tak niewprawne oko nie jest, jeżeli nie ma liści, nie jest w stanie odróżnić białowieskiej lipy od dębu. One mają zresztą bardzo podobną korę. To nie są te przesadziste, rozłożyste lipy, które znamy z ogrodów, z miast. To są strzeliste drzewa. Tu widzicie lipę z odrostami i to też jest ciekawa rzecz, bo prawdopodobnie nie da się tego stwierdzić po słojach, bo lipy się robią puste w środku. Prawdopodobnie białowieskie lipy są jednymi z najstarszych drzew, jakie mamy właśnie w Puszczy Białowieskiej, ponieważ te odrosty genetycznie są identyczne jak drzewo macierzyste. To drzewo macierzyste po 200 latach ginie, odrosty zostają i tak w kółko, w kółko, w kółko, w kółko w jednym miejscu. I kolejnym drzewem niezwykłym, którym poznaję po takich poduchach mchów zielonych, które się po nim płożą, które nie jest bardzo typowe dla polskich lasów, a raczej powinno być typowe dla polskich lasów, tylko zostało wygonione przez gospodarkę leśną, jest klon. I klony w puszczy są też, przynajmniej w tej części chronionej, podobnie jak lipy, bardzo, 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 bardzo powszechne. Puszcza jest takim miejscem, które pokazuje, że przynajmniej mnie nauczyło tego, że las nie jest tworem stabilnym. Las jest tworem dynamicznym i to w puszczy widać przez ten cudowny, fantastyczny i bardzo ciekawy bałagan, który mamy. Bałagan, który widać po martwych drzewach, rosnących drzewach i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ja często, gdy mam dyskusje z oponentami, którzy chcą odbudowywać puszczę albo sprzątać puszczę albo reperować puszczę, ja się zawsze pytam, czy oni zdają sobie sprawę, skąd się wzięło słowo puszcza. I słowo puszcza ma źródło słów w puszczeniu, zostawieniu, opuszczeniu. Później mówimy, zapuszczamy włosy, czyli nie tniemy, mówimy, zapuszczam mieszkanie, czyli zgadzamy się właśnie na bałagan. I ten bałagan, jego głównym objawem są niesamowite ilości martwych drzew. Ja wiem, że w slangu leśnym albo w slangu naukowym powtarza się dość często martwe drewno. Ja nie lubię tego określenia, ponieważ drewno jest z zasady tkanką martwą i to jest trochę takie masło maślane, więc mówię po prostu martwe drzewa. Ich w Puszczy Białowieskiej jest po prostu cała masa. Dość powiedzieć, że w tej chwili ten lament ministra Szyszki, że tego martwych drzew jest za dużo, dotyczy nadleśnic, gdzie ta ilość martwego drewna w niektórych miejscach dojechała do 100, w niektórych miejscach do 80 metrów sześciennych na hektar. Tymczasem średnia w Białowieskim Parku Narodowym, w rezerwacie ścisłym, który jest takim wzorcem Sewr dla Puszczy Białowieskiej, to jest 160 metrów martwych drzew na hektar. I oczywiście w wypadku lasu może się nam wydawać, Boże, to jakieś jest straszne nieporozumienie, jakaś choroba, ale na chwilę sobie stańmy z boku i pomyślmy o tym, że jest cała masa ekosystemów na Ziemi, które oparte są na martwych organizmach. I takim, który najbardziej mi pasuje porównaniem z Puszczą Białowieską, jest rafa koralowa, która przecież w znacznej części składa się z martwych koralowców. Nie wyobrażamy sobie, że mielibyśmy w ramach ratowania rafy
łupać martwe koralowce i sprzedawać je na przykład na wisiorki, prawda? Gdyby rząd Australii postanowił coś takiego zrobić, wybuchłby karczemny skandal. Tutaj widzicie martwy świerk. Te drzewa przybierają też niezwykłe formy, to tak naprawdę nie tylko ilość, ale też wielorakość form, jakie one dostarczają. Dostarczają przez to miejsca do życia bardzo, bardzo różnym organizmom. Tu jest wykrot, w takim wykrocie mogą mieszkać myszy leśne, mogą mieszkać nornice, mogą mieszkać muchołówki szare, może założyć tam gniazdo rudzik i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. On jest wieloużytkowy i do tego cała masa roślin, których ja jako człowiek niezwykle słaby z botaniki nawet nie potrafię wymienić. Martwe drzewa rozkładają się bardzo długo służą środowisku puszczy. Przyjmuje się, że jest to 1/5 życia, ich życia, czyli powiedzmy ten dąb miał około 400, może 500 lat, rozkładać się będzie około 100 lat, czyli bardzo, bardzo długo będzie służył przeróżnym organizmom. No i mamy całą masę życia właśnie opartą, dokładnie tak samo jak na rafie koralowej, na tych drzewach. Paprocie, tutaj mamy paprocie i szczaw na kłodzie dokładnie świerkowej, świerka zabitego przez kornika. Masa, olbrzymie ilości grzybów. W Puszczy Białowieskiej mamy około 2000, ja mówię tylko o grzybach wielkoowocnikowych, około 2000 rozpoznanych grzybów owocnikowych, takich wielkoowocnikowych. I to jest absolutny rekord. W Parku Białowieskim, który jest malutki, mamy około 1700-1800 gatunków grzybów. I te najbardziej rzadkie są związane właśnie z martwymi drzewami. To zdjęcie, które widzieliście poprzednio i tu już są rozwinięte, to jest czernidłak gromadny. Bardzo pospolity grzyb, ale bardzo, bardzo piękny. Tutaj na kłodach dęgobowych też pospolity grzyb, ale też bardzo piękny, żółciak siarkowy. On jest, chociaż nie powinienem tego mówić, on jest chroniony, ale też jest spożywany przez miejscową ludność z jajeczkiem w formie kotletu. Tutaj mamy to jest zapewne jakiś gatunek purchawek, czarka. To też jest ciekawe, bo widzicie na przykład te grzyby poprzednie były na wielkich kłodach, natomiast czarki się rozwijają na drobnych, opadłych gałązkach. To są wszystko bardzo, bardzo pospolite grzyby. To jest pięknoróg, bardzo też piękny grzyb związany z drewnem świerkowym. No i soplówka, tu, co prawda to się nazywa soplówka buchkowa, też ma buków w puszczy nie ma, ona żyje też na innych gatunkach. Na gatunkach liściastych drzew. Także czasami jak się patrzy na te martwe drzewa w puszczy, to ma się dokładnie wrażenie, jakby się trafiło na rafę koralową. Czasami one są bardzo, bardzo, bardzo duże. A czasami też można spotkać inne organizmy. Tutaj mamy przykład śluzowca. To jest zlepniczek w formie zarodnikowej, też na martwym drzewie. Tutaj mamy z kolei przecudowny wykwit w formie zarodnikowej, a tutaj w formie już pełznącej. Tak wygląda, gdy on sobie pełznie i wędruje w poszukiwaniu miejsca do przemienienia się w zarodnie. I kiedy chcę powiedzieć, jakie to jest bogactwo na tej martwocie, na tej zgniliźnie, której tak nie lubią niektórzy, to pokazuję to zdjęcie. I na tym zdjęciu mamy, nie potrafię rozpoznać gatunków, ale mamy 4 grupy organizmów. Tak? Mamy rośliny wyższe w postaci tego tutaj położącego się jakiegoś powoju, mamy mszaki, mamy grzyby i mamy śluzowce. Te czerwone kuleczki to jest rulik, to jest taki śluzowiec, który bardzo ładnie się nazywa po angielsku, on się nazywa a wolf's milk, czyli wilcze mleko, jakby krople wilczego mleka. I takie cudowne rzeczy można zobaczyć właśnie na martwych tych. Oczywiście nie tylko mamy, puszcza charakteryzuje się nie tylko martwymi drzewami, ale to, że mamy też martwe zwierzęta, które naprawdę swoim ciałem wzbogacają ten ekosystem. Tu mamy taką martwą żubrzycę, którą obserwowałem przez kilka lat i znalazłem ją, kiedy sobie spokojnie umarła, oparła się o wykrot, przyszły wilki, zjadły trochę.
Wilki są też dostarczycielami, ważnym elementem ekosystemu puszczańskiego, dostarczycielami właśnie martwych zwierząt. Zwykle ofiara wilcza wygląda tak, a później jest konsumowana przez masę różnego rodzaju padlinożerców, takich jak bieliki, kruki, dzięcioły, sikory, kuny, borsuki, jenoty itd., itd., itd. Nuria, moja żona, kiedy jeszcze byliśmy, że tak powiem, narzeczeństwem, pisała pracę o tym. Okazało się, że mamy około 33 gatunków kręgowców odżywiających się na padlinie zabitych i martwych zwierząt. I to, że możemy obserwować to w Puszczy Białowieskiej, to jest też bardzo, bardzo ważny element tego ekosystemu. No i co bardzo charakterystyczne, jeżeli mamy masę drzew, to mamy też masę dzięciołów. Puszcza Białowieska jest chyba jedynym miejscem w Polsce, gdzie na tak małym obszarze, bo zdajmy sobie sprawę z tego, że to jest 60 tysięcy hektarów. 60 tysięcy hektarów brzmi wstrząsająco, ale tak naprawdę można przejść z Teremisek, gdzie mieszkam, do Hajnówki, czyli na skraj puszczy. No jak się człowiek uprze, to w 3 godziny. I mamy wszystkie gatunki dzięciołów, odpocząwszy od dzięcioła dużego, takiego najbardziej pospolitego, dzięcioła średniego, związanego ze szczelinami w drzewach starych, dzięciołka, najmniejszego dzięcioła, dzięcioła czarnego, największego. Tutaj mamy takie zdjęcie, które zrobiłem w martwej olszy, na takim terenie zalanym przez bobry. Dzięcioły czarne oczywiście potrafią wykuwać dziuple w drzewach żywych, ale gdy mają do wyboru, to wolą bardziej drzewa martwe. No i te największe rzadkości związane właśnie z martwymi drzewami, czyli dzięcioła białogrzbietego. Tutaj sobie stuka w jakiegoś martwego graba. Tutaj samica. I tutaj dzięcioł białogrzbiety z wielką, tłustą larwą, która się właśnie rozwija w takich martwych drzewach. No i dzięcioła trójpalczastego. No, obecnie powiedziałbym najsłynniejszego dzięcioła, bo związanego z zabijanymi przez kornika świerkami. Tam, gdzie nie ma tych świerków, tam nie będzie dzięcioła trójpalczastego, przecudownego dzięcioła, niepłochliwego, do którego można podchodzić naprawdę bardzo blisko, zarówno wtedy, kiedy karmi pisklęta, jak i kiedy żeruje i go obserwować. No niestety trzeba mieć miejsce, gdzie nie wkroczyła gospodarka leśna i gdzie nie usunięto świerków. W tej chwili, w czasie tej gradacji kornika, to jest jeden z pospolitszych gatunków dzięciołów Puszczy Białowieskiej. Natomiast ja pamiętam czasy, kiedy gospodarka leśna działała dobrze i żeby go zobaczyć, musiałem się udać do rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. I tu też macie odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. On potrzebuje po prostu dużych, tłustych larw do karmienia piskląt, które się bardzo długo rozwijają w martwych drzewach. No i oczywiście mamy całą rzeszę przeróżnych dziupli wykuwanych przez dzięcioły, ale to nie tylko, i masę ptaków, które z nich korzystają. No oczywiście suweczka, najmniejsza europejska sowa, kowalik, który też często korzysta z dziupli dzięciołów, ale oblepia sobie je gliną, a czasami się zdarza, że odchodami żubra, przystosowuje do swojego wyglądu. I ptaki, które niezbyt lubią korzystać z dziupli dzięciołów, wolą dziuple naturalne, właśnie na przykład w grabach. I tutaj mamy na przykład muchołówkę białoszyją. I tu samczyk przy takiej grabowej dziupli. Te dziuple były robione bardzo ciekawe badania profesora Wesołowskiego na temat różnic między budkami lęgowymi, bo czasami zwolennicy ochrony aktywnej mówią, ach, dobrze, wytniemy te dziuplaste drzewa, powiesimy budki. Jest bardzo duża różnica w jakości wychowywaniu piskląt w budce i w naturalnej dziupli. Każda ma swoje plusy i minusy, ale większość plusów jest jednak po stronie naturalnych dziupli. Przede wszystkim to, że w dziuplach panuje w miarę stała temperatura i wilgotność, co pozwala dobrze wychowywać pisklęta. No i wreszcie mamy coś w puszczy takiego, co nie jest obserwowane w innych lasach, bo zostało zwalczone. Ja tu sobie pozwoliłem
wrzucić zdjęcie komarów. Otóż mamy gradację, czyli co jakiś czas pojawia się bardzo dużo czegoś, żeby za chwilę tego czegoś było znów bardzo, bardzo mało. I to jest też taka bardzo ważna rzecz, bo ja muszę powiedzieć z przykrością, że w większości wypadków ludzie wynoszą ze szkoły takie przekonanie, że przyroda jest stabilnym systemem, w którym panuje jakaś równowaga. Otóż Puszcza Białowieska, i być może na tym też polega ten konflikt, pokazuje, że to jest kompletna nieprawda. To znaczy w puszczy się zarówno zmieniają w przeciągu ostatnich 7 tysięcy lat, zmieniają się proporcje gatunków drzew. Czasami jest więcej sosny, czasami więcej świerka, czasami mniej, czasami więcej drzew liściastych i tak dalej, i tak dalej. I na to się nakładają jeszcze eksplozje demograficzne różnych, różnych innych organizmów. No i oczywiście mamy komary, których bardzo nie lubimy. Mamy tutaj jakieś drążące w drewnie owady. Mamy takiego małego motylka, piędzika, przedzimka, którego szczytu gradacji spodziewam się za rok albo za dwa, kiedy właściwie większość grabów, lip straci swoje liście, a będzie słychać wewnątrz lasu po prostu chrobotanie miliardów żuwaczek i puszcza wiosną być może będzie wyglądała jak późną jesienią. Ja widziałem raz coś takiego. Wygląda to dość przerażająco, ale potem drzewa odbijają z pączków zapasowych, natomiast świetnie mają się ptaki. No i mamy oczywiście kornika, najsłynniejszą obecnie gradację, malutkiego, cudownego chrząszcza. Ma on parę milimetrów, to jest kornik drukarz, bo tych korników jest przynajmniej 10 gatunków, który gdyby nie to, że zabija świerki, to podejrzewam, żeby go znało na tam 5 specjalistów na krzyż na świecie. Natomiast ponieważ on zabija świerki, przez co godzi w interesy człowieka, to jest niezwykle znanym, w tej chwili już bardzo politycznym owadem. Ale on tak naprawdę nie robi nic innego niż to, jak na przykład wilk, który zabija jelenie, albo ryś, który zabija sarny, albo jeleń, który zgryza drzewa. To jest dokładnie ten sam element tego ekosystemu i rzeczywiście co jakiś czas pojawiają się masowe jego pojawy, czyli tak zwane gradacje, co 15-20 lat. To jest zwykle skorelowane z pogodą, często z suszami. Mieliśmy suszę w ostatnich latach i rzeczywiście atak na osłabione świerki kornika jest dość znaczny. Na czym to polega? One po prostu przebijają się przez korę, rozwijają się w łyku i w miazdę, czyli w tkankach, które przewodzą soki odżywcze i wodę i tak zabijają to drzewo. Natomiast samo drewno, i tu też zwracam uwagę na to Państwu przy dyskusji o Puszczy Białowieskiej, kornik samego drewna nie uszkadza, więc takie zabite przez kornika świerki zwykle są też dobrym materiałem, który jest wykorzystywany, po prostu jest sprzedawany. Natomiast taki kornikowy las, który dla przyrody puszczy jest niczym dziwnym. Ja czytałem niedawno opisy z XIX wieku, gdzie autorzy piszą wręcz o zwałach martwych świerków, o piętrzących się na wiele, wiele, wiele metrów. Cała reszta organizmów radzi sobie z tym świetnie. Dla niektórych to jest nawet błogosławieństwo. Także taki kornikowy las wygląda mniej więcej tak. Nie jest on wcale pozbawiony życia, tak jak można przeczytać na różnych stronach. Ma zwykle bardzo bogate podszycie i bardzo, bardzo szybko się pojawia w nim różnorakie odnowienie. Może zwierzęta korzystają na przeróżne sposoby z kornikowych świerków. Tu macie taki kornikowy świerk, który się złamał, wykorzystał go kos do zrobienia gniazda. Pojawia się na tym masa grzybów. Ja zauważyłem niedawno, że te grzyby, nie tylko opieńki, tak jak tutaj, są na przykład spożywane przez wiewiórki. Nie wiem dlaczego, ale wiewiórki bardzo lubią te grzyby pojawiające się na kornikowych świerkach, zrywają sobie i później zajadają się tym ze smakiem. Także to jest
to jest niezwykłe, że tak powiem, dobro dla bardzo wielu innych organizmów. No i oczywiście owadów, tak? Owadów, które żyją w takich martwych świerkach jeszcze bardzo, bardzo długo. Tu mamy żerdziankę urusową, taki gatunek, który przebija niemalże na wylot pnie właśnie martwych świerków, rozwija się w nich 2-3 lata i zapewne któraś z tych tłustych larw, którą widzieliście na poprzednich zdjęciach, być może to była larwa żerdzianki właśnie. No i oczywiście dzięcioł trójpalczasty w takich lasach zabitych przez kornika, można go zobaczyć od razu i on też w martwych świerkach zakłada gniazda, wykuwa dziuple. Co ciekawe, czasami bardzo, bardzo nisko. Znałem 2 dziuple na wysokości między 80 cm a metr. Ale to, że ten martwy świerk ma stosunkowo twarde drewno, pozwala im bardzo dobrze wychowywać młode, nawet na takiej małej wysokości, bez obawy przed drapieżnikami. I wreszcie z martwych świerków też miałem sporo dziupli, suweczki w martwych świerkach. I co bardzo, bardzo ważne, tak naprawdę świerk jest przygotowany i to też znakomicie widać w puszczy, tam gdzie nie zaingerował człowiek. Świerk jest bardzo dobrze przystosowany na ten atak z kornika. Główną odpowiedzią jest to, że się po prostu masowo, ale to masowo rozmnaża i można znaleźć po prostu masę świerkowych siewek tam, gdzie kornik zabił świerki, w przeróżnych, przedziwnych miejscach. To może być taka wysepka, to może być tutaj, nie wiem, czy widzicie tą małą sieweczkę tam u góry, tak? I nie wiem, jaka jest szansa, że to drzewo przetrwa, ale one bardzo często też rosną na padłych kłodach. Tutaj na stopie olszy w olsie. Świerk, jeżeli ma wodę, jeżeli ma wilgoć, to jest podstawowy warunek, to właściwie nie ma szans, żeby się z Puszczy Białowieskiej wycofał. Chyba, żeby rzeczywiście klimat się bardzo, bardzo, ale to bardzo radykalnie zmienił. Tu macie, drodzy Państwo, takie naturalne odnowienie właśnie w lesie zabitym przez kornika. Tu widać świerki, tu widać sosny, tu widać brzozy. Tu znowu takie odnowienie naturalne, więc ten jakby nie ma obaw, że bez ingerencji człowieka cokolwiek się tam złego stanie. Co więcej, ja uważam, że myślenie, że system, który funkcjonował od przynajmniej 7 tysięcy lat, nie zadziała bez naszej pomocy, tym razem jest dość niedobre. No i tu też kłoda świerkowa z masą roślin, z siewkami świerków. No czasami, jak to ewolucyjnie bywa, tutaj wyrósł świerk sobie na kłodzie, która jest przerzucona przez jakiś rów z wodą, więc myślę, że może tego nie przeżyć. Ale efektem takiego wyrastania na kłodach są tak zwane świerki na szczudłach i to też można je zobaczyć właśnie w Puszczy Białowieskiej, bo pod tymi korzeniami kiedyś było jakieś martwe drzewo. Kolejną bardzo ważną rzeczą, którą widać w puszczy, to jest taki puls związany, wykryty i opisany bardzo ładnie przez profesora Pucka, później przez profesor Bogumiłę Jędrzejewską i Włodzimierza Jędrzejewskiego. To jest cykl, który polega na takich uderzeń, jakby oni to nazwali serce puszczy i rzeczywiście to bardzo, bardzo, bardzo pasuje. Chodzi o to, że tak naprawdę na dnie lasu, szczególnie takiego lasu z wysokimi drzewami, które walczą o dostęp do światła i zamykają to, gdy tylko pojawią się liście, nie ma za dużo jedzenia i nie ma za dużo życia poza wczesną wiosną, kiedy jest pełno przylaszczek albo zawilców. Kiedy nie ma tam życia, to nie ma też za dużo gryzoni. I to, że nie ma tych gryzoni, wykorzystują takie ptaki jak na przykład świstunki leśne, które spokojnie wtedy robią sobie takie domki w formie takich altanek, wychowują sobie swoje pisklaczki i wtedy jest ich bardzo, bardzo dużo na dnie lasu, bo jest po prostu bezpiecznie. Ale tak jak wspominałem, bardzo charakterystyczną cechą Puszczy Białowieskiej są wielkie, olbrzymie drzewa i te wielkie, olbrzymie drzewa, szczególnie dęby, działają właśnie w takim cyklu, co 6-7 lat rzucają olbrzymie ilości nasion. To są tony i tony i tony żołędzi i oczywiście pojawia się cała masa amatorów tych żołędzi. Sójki, dziki,
mają bardzo dobrze. No i oczywiście gryzonie. Przede wszystkim nornica ruda, ale też mysz leśna. Szczególnie mysz leśna jest odpowiedzialna za bardzo duże straty w lęgach drobnych ptaków, takich jak muchołówka, białoszyja albo sikory. I tutaj w tym momencie widzicie coś takiego, że w puszczy jest tak dokładnie, że zbywają lata, kiedy wygrywają jedni, czyli po prostu nie ma za dużo żołędzi, więc ptakom, drobnym ptakom, takim jak świstunka, jak muchołówka, jest znakomicie, bo nie ma za dużo myszy, po czym te żołędzie się pojawiają i zupełnie się zmienia sytuacja. W tych bardzo złych dla ptaków latach te dziuplaki mogą tracić nawet 80% lęgów. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Także nie ma, jak mówiłem, nie ma stabilności w przyrodzie. Gdy pojawiają się gryzonie, zyskują bardzo na tym zwierzaki związane właśnie z polowaniem na gryzonie. To zdjęcie jest trochę nietypowe, ja je pokazuję zawsze na różnych wykładach, bo gdy ludzie się mnie pytają, jaki wpływ mają zmiany klimatyczne na różne zwierzęta, to ja na przykład pokazuję tą łasicę, która powinna być wśród śniegu i wtedy jest niewidoczna dla swoich drapieżników, a jak nie ma śniegu, to niestety jest bardzo łatwą ofiarą. Ale właśnie łasice są zwierzętami, które korzystają na tym uderzeniu i nagłym pojawieniu się masy gryzoni. Kuny leśne podobnie, lisy oczywiście, chociaż one są bardziej wszystkożerne, no i sowy, puszczyk, tutaj mają wtedy więcej maluszków, suweczka, o której już wam wspominałem, proszę bardzo, tutaj właśnie z nornicą i włochatka. I też włochatkę widzicie oczywiście w martwym drzewie. To jest jedna z rzadszych sów występujących w naszym kraju. No i ciekawa rzecz, która się dzieje w takich martwych, świerkowych lasach zabitych przez kornika, obserwowana od dawien dawna, to jest to, że my mamy niesamowite i znakomite naturalne odnowienie dębu. I dąb się okazuje, że się genialnie odnawia właśnie tam, gdzie jest pełno martwych drzew. Już postaram się wyjaśnić dlaczego. Otóż dlatego, że my mamy w puszczy olbrzymi zespół roślinożerców. Mamy żubry, mamy sarny, mamy jelenie, które bardzo lubią zgryzać takie drzewa. Jelenie naprawdę występują w puszczy w dużych zagęszczeniach, co nie przeszkadza się tej puszczy odnawiać. Tutaj widzicie łanię zajadającą się pędami dębu. Po pierwsze, drzewa są bardzo dobrze przystosowane do tego zgryzania. Wiele gatunków, takich jak na przykład graby, po prostu tworzą taką formę bonsai, wypuszczając gałązki na wszystkie strony, po czym gdy z jakichś powodów jelenie przestaną się tym terenem interesować, strzelają do góry i wychodzą poza zasięg ich pysków. Podobnie działają dęby, ale najważniejsza korelacja, jaką udało się w puszczy wykryć, zrobił to pan Dries Kuiper z Instytutu Biologii Ssaków, to jest odnawianie się tego lasu takimi małymi patchworkami, tam gdzie są martwe drzewa i gdzie są drapieżniki. Bo w takich miejscach, tak jak w złej dzielnicy, jelenie zamiast zajmować się zgryzaniem, po prostu rozglądają się, czy nie zostaną dopadnięte przez drapieżców. Bardzo często, gdy mówię o puszczy, albo gdy mówię o ludzie, którzy są za jej ochroną, powstaje takie pytanie, czy Puszcza Białowieska jest lasem pierwotnym, dziewiczym, naturalnym i czy coś z tych rzeczy jest prawdą. Oczywiście nie jest lasem już dziewiczym od dawien dawna, pierwotnym w wielu miejscach też nie, ale w wielu miejscach jest lasem naturalnym, w wielu miejscach ma potencjał, żeby się unaturalnić, właściwie cała się może unaturalnić bardzo, bardzo szybko. Ja to obserwuję w okolicach mojego domu, gdzie są lasy, które były kiedyś wykorzystywane gospodarczo i one bardzo, bardzo szybko odzyskują naturalny charakter. Wreszcie jest najlepiej zachowanym lasem, jaki mamy, innego nie mamy i dyskutowanie o tym, w ilu procentach jest naturalna, a w ilu nie, naprawdę nie ma sensu. No, ja wiem, że tą naturalność potrafi bardzo, bardzo szybko odzyskać, pod warunkiem oczywiście, że nie będziemy jej w tym przeszkadzać. A niestety to robimy. I tutaj chcę wam pokazać, bo to jest taki przykład
miejsca sfotografowałem to około 10 lat temu. To jest Droga Browska tak zwana. Po jednej stronie jest rezerwat ścisły Białowieskiego Parku Narodowego, po drugiej dalej są lasy gospodarcze. Chcę wam pokazać, na czym polega to przekształcanie Puszczy Białowieskiej w zwykły las, który tak naprawdę dla niej jest największym zagrożeniem. Więc tutaj macie po stronie Parku Narodowego. Tu jest po stronie lasów państwowych. Więc najpierw wycinamy drzewa. Później je usuwamy, tak dobrze, żeby ich nie było. Sadzimy coś nowego. Te sadzonki, tutaj macie na przykład, do niedawna się tak robiło w puszczy, sadzonki dębu były ochraniane przed tym całym nieprzyjemnej dla niej historii, czyli przed zgryzaniem, przed szkodnikami tak zwanymi itd., itd. Grodzimy. No i efekt mamy taki jak wszędzie w Polsce, tak? Czyli albo to jest sosna wrzątek, albo świerk wrzątek. I muszę wam powiedzieć, że na parę lat to się skończyło. I ta puszcza bardzo, bardzo szybko odzyskiwała swój charakter. Teraz niestety to wróciło. Muszę powiedzieć, że w niektórych miejscach te zniszczenia tej puszczańskości, tej dzikości, tego wszystkiego, co wam pokazałem, są ogromne. Są ogromne i myślę, że na to, żeby puszcza swoje rany zabliźniła, trzeba będzie czekać w tych miejscach kilkadziesiąt lat. Mamy olbrzymie zręby, olbrzymie gniazda, las monitorowany, wszystko to osiatkowane. Mamy też używane harwestery, tak właśnie wygląda kawałek lasu po harwesterze. I wszystko to, co jest niedobre, ginie. Oczywiście mamy trochę dzielnych ludzi, którzy próbują się temu przeciwstawić, ale myślę, że jak długo nie będzie rozwiązań systemowych, jak długo puszcza nie stanie się cała parkiem narodowym, to nie będzie mogła zaznać spokoju. To jest właściwie jedyne sensowne wyjście. Nie ma co dzielić tej puszczy, która, tak jak powiedziałem, jest malutka, na różne strefy. Ona powinna być chroniona jako całość, tak jak była przez całe wieki, powinna obumierać i się odnawiać. Tu macie piękne odnowienia lipy właśnie. I powinna być po prostu cała parkiem narodowym. Wydaje mi się, że to jest jedyne sensowne wyjście dla niej. Mam nadzieję, że te zniszczenia nie doprowadzą do jej zagłady. To znaczy, ja wiem, że ona sobie da radę, tylko w tych miejscach będziemy musieli, znaczy my i nasze dzieci nie zobaczymy już prawdziwej puszczy i to jest wielka szkoda i przykrość dla nas. Także dziękuję bardzo.